Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Titanfall 2 i muszę powiedzieć, że nagrywam ten odcinek drugi raz, bo nagrałem cały, skończyłem ten etap i kolejny, natomiast gdzieś pod koniec coś się zepsuło i jakoś wyrzuciło mi cały plik, więc musiałem jeszcze raz ten etap rozegrać z lądowaniem na planecie. Nie radzę oddawać się w ręce IMC. Analiza tonu głosów wskazuje, że kłamią. Spokojnie, BT. Nigdzie się nie wybieram. Zrozumiałem, ale zalecam przemieścić się. Oddziały ratunkowe IMC są niedaleko. Nie zostawię cię tutaj. Piloci muszą umieć manewrować w sytuacji, gdy nie są połączeni z Tytanem. Spokojnie, kolego. Chyba tak, z rzeczy, które się właśnie wydarzyły w tamtym odcinku, to coraz bardziej mi się zaczyna podobać ta gra. Moje systemy manewrujące są sprawne. Przez zasadzkę znaleźliśmy się daleko od pierwotnego celu. Przebywamy na terenie wroga. Zachowaj ostrożność. Nie możemy długo tu zostać. Myślisz, że damy sobie radę, BT? Nie mamy innego wyboru. Musimy improwizować i się dostosować, jeśli mamy tu przetrwać. Jak długo służyłeś pod Lastimozą? Kapitan Lastimoza połączył się ze mną 973 dni temu. Żaden mój związek tyle nie trwał. Zapisane. Dzięki. No, i to co właśnie chciałem... chciałem, to co mówiłem wtedy... Fajna animacja, szkoda tylko, że... troszeczkę strzelałem mu nie po głowie, no ale to nieważne jest. Dobrze. Podobało mi się, to na początku narzekałem właśnie w pierwszym odcinku, że nie mamy takich rozmówek, że nasza postać jest nie ma. Okazuje się, że właśnie, że nie jest nie ma. I sobie rozmawiamy z tym pilotem, znaczy my jesteśmy pilotem, z tym Tytanem. I to jest bardzo fajne. Muszę przyznać. I faktycznie jest w tym jakaś tam więź, nie? Nie jest to może jakiś tam poziom pisania dialogów typu cyberpunk, nie? I tworzenia postaci, ale jest to przyjemne. Znaczy, że jest to gierka z 2016 roku. Chociaż w sumie co to zmienia, że jest to gierka z 2016 roku? Wygląda dobrze. Znaczy, kurde. Dla mnie większość gier wygląda dobrze, ja nie mam dużych jakichś tam wymagań specjalnych. Ej, kolego! Kurde! Oddaj mi się. A, mam już taką pukawkę, no dobra. Tu w tym baraku, koszarach, cokolwiek to jest. Ma możliwość maskowania. Dzięki temu przetrwasz trudne sytuacje. O, właśnie chciałem sobie to zrobić, bo tutaj jest co prawda rakietnica. O, a tu jest to. Z tego byśmy sobie mogli postrzelać. A tu co? Granat łukowy, nie wiem. Co to leci do mnie? A. Panowie. No, także gierka jest przyjemna, muszę przyznać. Choć strasznie szybko się wszystko dzieje. Ja nie jestem przystosowany do tego typu gier. Już. Niestety. Dla mnie jak to się tak wszystko szybko rusza, to jest masakra. Chociaż no takiego Bulletstorma to lubiłem, nie? Ale tam aż taka szybka rozgrywka nie była, nie? BT, czyj to głos? BT, czy na statku jest ktoś żywy? Nie, skanery podają, że na pokładzie Jamesa McCallana nie ma oznak życia, ale wystrzelono 90% kapsuł ratunkowych. Zatem wciąż jest nadzieja. Natomiast, no bo odpalając tę grę, nie zacząłem od nowej gry, tylko tam od tych etapów. I tych etapów jest naprawdę bardzo mało. A to w ogóle to nagrałem sobie w bluzie, różowa moja, fajna taka. Severmore 7. Naprawdę fajne te bluzy są. No, to jest ta cieniutka taka. Mam w sumie cały zestaw taki różowy. Fajny, ładny.
inne bluzy też mam, dwie jeszcze. Dużo grubsze i muszę przyznać, że są wyjątkowo ciepłe. Znaczy wyjątkowo, no. Są zajebiście ciepłe. O! Ej, mogę się zatrzymać na tej ścianie, tak? Oddajcie się w ręce władzy. Chyba wolicie mieć do czynienia z naszą piechotą. Okej, fajnie. Lecę! Ach, kurde, ostatnio miałem z tym problem dolecieć na to, dobra. Za chwilę sobie wsiądziemy w mecha. Nasza pozycja jest zagrożona. I nas będą atakować. Spokojnie, aha, zabezpiecz teren. Spokojnie, zabezpieczam teren. Później sobie, znaczy później, za chwilę sobie polecimy. Posiłki wroga zaraz wyruszą. Czekaj, może bym sobie broń zmienił, wiesz? Musimy łącza neuronowego. Zamontuj ostatnią baterię. Co jest, wy nie macie tu broni? No, macie, dobra. No, w każdym razie gra jest bardzo krótka, bo... ja wczoraj nagrywałem ten odcinek. I się okazało, że byłem w trzecim etapie już. A jest ich chyba z 8? Pełno. Także kurde, nie wiem, 6 godzin? Pilocie, musimy utworzyć łącze neuronowe, aby kontynuować. Wsiadaj, gdy będziesz gotowy. Znaczy, ja lubię krótkie gry, można powiedzieć. Ale no, jeśli gra jest fajna, to fajnie jak trwa sobie trochę dłużej. Natomiast... W porządku. Jeśli, ten czas gry jest wyważony. Bo może być super gra, natomiast będzie mieć taką... Będzie się ciągła i ciągła, że nawet najfajniejsza gra za długa jest słaba, nie? Dobra, zamknę mordę. Utworzono łącze pilot Tytan. Strzelec Jack Cooper potwierdzony jako tymczasowy pilot BT-7274. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Zbliżają się oddziały nieprzyjaciela. Protokół trzeci. Chronić pilota. Restartuję systemy krytyczne. Dobra. Patrzcie na możliwości tarcza tego tytanka. Tarcza wirowa wychwytuje nadlatujące naboje i rakiety. Zwolnij przycisk, aby cisnąć w przeciwnika schwytanymi przedmiotami. To jest fajna sprawa, no. No, kurde. Okej. Okay. Pilocie, wyrzutnia akolita jest aktywna. Ta naramienna wyrzutnia namierza kilku wrogów naraz. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym więcej celów namierzesz. Spokojnie. Kurde, super to jest, takie strzelanko. Co prawda jeszcze się nie mógł ruszać, ale... Dobra. O! No. Aha, przeliloadowałeś już. A, to już. A, teraz będziemy mieć tytany do zabicia, no tak. Dobra. Super, czyli wystarczy zabić paru bandziorów. Zalecane jest przyjęcie pozytywnego nastawienia. Ja mam bardzo pozytywne nastawienie, kolego. No. Tytan Kłopot, numer 7274. Kolego. Posiłek. Obrywam. No, obrywasz, obrywasz. Zniszczone. Dobra robota, pilocie. Jeszcze jeden. Nasza skuteczność bojowa wzrosła. Pilocie, w drodze są kolejne oddziały ratunkowe IMC. Jeśli chcemy przeżyć, musimy kontynuować naszą misję i dotrzeć do majora Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. Zaznaczam pozycję. No i tak naprawdę to już jest koniec tego etapu. A myślałem, że jest jeszcze ten. Jeszcze jeden mech. Teraz będzie więcej mechów. Dobra. Ten Tytan, BT-7274, twierdzi, że jestem jego tymczasowym pilotem. Nie wiem, czy jestem gotowy, ale jeśli nie stanę na wysokości zadania, będzie po mnie. Jeśli chcę z tego wyjść cało, muszę kontynuować pierwotną misję La Simosa. Przepraszam. Czyli spotkać się z jego dowódcą, majorem Andersonem z oddziału SRS Ruchu Oporu. Do punktu docelowego zostało mi jeszcze zaledwie 60 km. Pilocie, IMC będzie nas szukać. Jeśli chcemy przeżyć, musimy się spotkać z majorem Andersonem, który znajduje się 60 km stąd.
Musimy improwizować i dostosować się, jeśli mamy przetrwać. Bombat 3-2! Mamy straty! Oddziały ruchoboru udzieli wsparcia! Aj, bombat, bombat! Mamy duże straty! Czy to widzi? Dobrze pana widzisz, kapitanie. Potrzebna pomoc! Akurat nie kapitan, bo kapitan jeszcze nie żyje. Ale no, dobra, mamy dwa zniszczone. Spróbuję tak zrobić, żeby przetrwały te nasze łobuzy. Szybko się uczysz. Spoko, lubię wyzwania. Rdzeń zawodowy, prowizje tam zniszczone. O tak, mamy teraz taką fajną rzecz. Poczekajmy na kolejnych tytanów. Co? Tu? Gdzie żeście wylądowali? Mamy jakiegoś takiego rdzenia, czy coś, co się tak nazywa. Patrzcie na to. Rdzeń serii aktywny. No nie! Normalnie chłopy są bez szans, nie? Nie wiem, czy to wie, co się im robi. Zniszczony. No i dobra, Essa. A, to mój. Tak naprawdę ich chyba lepiej tym piu niszczyć. Kolego, daruj sobie. Nie ściemniaj, nie jesteś pilotem. Kolego, zabiłem już wam czterech typów. A ty mi coś mówisz. Masz. Zdechnij sobie. Dziękujemy za pomoc. Zabezpieczymy ten teren. Okej. Mamy nowe wyposażenie. Pilocie, ta broń do Tytana jest zaawansowana technicznie i może dać nam przewagę. Ktoś tu się chyba zakochał. Według ludzi miłość wymaga podziwu, zauroczenia, poświęcenia i szacunku. Wniosek, zakochano się na 50%. Pilocie, uzbrojenie Tona pozwoli nam namierzać cele i niszczyć je przy użyciu rakiet śledzących. Przydatna rzecz. Dobrze, ja wam pokażę, jak to wygląda. Mamy takie działko i zmieniają się nam w ogóle te dolne, tak? Bo teraz mamy jakiś sonar, mamy namierzanie. Mamy taką salwę pocisków na samonaprowadzanych, jak się to naładuje, i mamy pole siłowe jako tarczę, tak? A tu mieliśmy przechwytywanie, tą łapkę, rakietki. Co to jest? Aktywuje zasłonę elektrodynu, które zadaje obrażenia przeciwnikom. Aha, fajnie. Dobra, no to postrzelamy sobie chwilę z tego, żeby wam zademonstrować. Tak, salwy gotowe. Jak to wygląda? No. Jest to też fajne, nie ukrywam. No kurde hopie. Tam zniszczone. W momencie, kiedy oni są tak namierzeni. Pilocie, śluza przepływowa blokuje nam drogę. W pobliżu powinien znajdować się. Tak, ja wiem, co trzeba zrobić. Spokojnie, kolego. Chciałem sobie troszeczkę oczyścić drogę. Wychodzimy. Trzeba uważać, bo tutaj jest radioaktywne, więc... znaczy radioaktywne, kwas jakiś tam jest wylany czy coś w tym stylu i... lepiej nie wchodzić, nie? Nagrywa się? Tak, nagrywa się, dobra. Miałbym to trzeci raz nagrywać, to mógłbym się troszeczkę zdenerwować. Dajcie mi to. No, fajnie, bo jest dużo pukawek, znaczy dużo. Często można zmieniać, ale można, nie że trzeba, tak? Weźmy sobie w sumie strzelbę. Fajna jest ta strzelba. Gdzie jesteś? No właśnie. A nie jest to opcja, że no, ja muszę, bo do tego już nie mam amunicji i nie znajdę i dostaję cały czas amunicję do jednej broni, nie? Więc jest to fajna opcja. Te pukawki się przyjemnie zniszczyła, muszę przyznać, tak? Odpadów magazynów, to w ogóle pierwszy.
Dobra, ktoś tu jeszcze? Coś tu tam? Bang, bang, dobra, chłopy. Wow! Sam siebie poraziłem, dobra. Już? Zdech pies? Idziemy tu. Pilocie, śluza przepływowa blokuje nam drogę. W pobliżu powinien znajdować się panel sterowania. No i znajduje się. Otwieram ci, kolego. Natomiast teraz już nie pójdziemy razem. Uwaga, toksyczne opary w komorze górnej. Włączam śluzę bezpieczeństwa w sterowni. Pilocie, śluza bezpieczeństwa zamknęła się w sterowni. Musisz znaleźć inną drogę. Pozostaje nam się rozdzielić. Rozdzielić? To chyba ryzykowne. Zważywszy na okoliczności, może się opłacać. Pilocie, śledzę twoje położenie. Zalecam poszukać wyjścia. Dzięki, stary. Jasne, BT. Ty rób to samo. Tak jest, pilocie. No i dobra. Coś tu mamy? Nie, tu są pistolety. Spitfire. Dobra. Postrzelamy sobie w takim zestawie. No, zastanawiałem się też właśnie, czy w jakiś to fajny sposób... O, tu jest w ogóle jakiś Kane. Drodzy przyjaciele z IMC i ruchu UPOR. Mamy problem z komunikacją. Ale spokojnie. Prezydent, nic się nie stało. Kto to był? Sprawdzam pliki. Kane. Najemnik powiązany z łowcami Alfa. Handluje narkotykami. Często też je zażywa. Okej. Okay. O, jakiś taki dziwny jest chłop i trochę nam groził. Z tego co pamiętam. Do wszystkich rebeliantów na terenie obiektu. Żeby było jasność. To miejsce należy do Kane'a. Możecie tu siedzieć, dopóki was nie zabije. To nastąpi wkrótce. No właśnie. Nie wiem. Takie chyba próbowali się inspirować Wasem z Fallouta, znaczy Boże, z Fallouta, z Far Cry'a, trójki. Ubisoftowi Was wyszedł, ale no ten Pagan Min też był jeszcze fajny. Ruchu oporu, utknęliśmy w oczyszczalni ścieków. IMC ma nową piechotę mechaniczną, jesteśmy w potrzasku. Ale za to reszta... Nie miałem ochoty grać w inne, więc to też może na to wpływać. Weźmy sobie tego krabera, to jest potężna snajperka. Natomiast ja wolę karabiny. Kapitanie, coś się rusza przy rurach! Uwaga! To ja. Kapitanie, mamy tu naszego pilota! Nie strzelać, jest ZSRS! Spójrzcie na hełm! No tak, to ja. A co to? Granatnik! Ja wcześniej granatnika nie miałem. Nasz oddział nieźle dostał. Dobra. B. Tu dostaniemy właśnie tego. Tą brońkę. To jest taki laserek od nich. Broń troszeczkę... Troszeczkę to jest zrobione w stylu Halo, że... W Halo, jak pamiętam, to tam były takie normalne pukawki. Dobrze zobaczyć znajomą twarz. Ludzkie, bym powiedział. I były też te bronie obcych, nie? Można by powiedzieć, które się właśnie... O ile dobrze pamiętam, ja grałem tylko troszeczkę w jedynkę, tą odświeżoną. Że one się tak... miały tego overheata, czy jak to się tam nazywa fachowo. Posiłki na szóstej! Samą porę! I że się po prostu przegrzewały, tak? Fajne to! No ale to obrażeń nie zadaje. No ty gościu, trzeba do ciebie wybuchową amunicję, bo powinieneś zdechnąć. Dajcie mi ten karabin. Gdzie on jest? Nie ma? Słabo.
Dobra, trudno. Już? Mogę? Au! Raz, stygujcie mi to, idziemy do was. Uwaga, węźle 3A znajduje się martwy tropiciel. Należy go jakąś. Znaczy ja do was idę, nie? Bo oni to tak się trochę nie kwapią. Dzięki chłopaki, pomocni jesteście. Dobra, to co? To mamy kolejną rozwałkę. O, 20 minut. Ostatnio tutaj kończyłem odcinek. Nadają mi to ciut dłużej. Szczerze, tam jest ten hełm. Nie mam pojęcia, jak do niego dotrzeć. Po tym przejść nie możemy. Tam też nie. Więc tak szczerze mówiąc... Au. To bym to olał chyba. Chyba tak, chyba żeby spróbować... Okej, okay, tu mi nic nie jest. Ale tu już jest. Nie. Ewidentnie mi tu nic nie daje. O! Dobra, daję. Okej, okay, czyli tak to trzeba było zrobić. Co jest? Dobra, stary, musisz tędy biec. Nie masz strzału. Ja wam pokażę, jak tutaj wejść. Spokojnie. Czuję się, jakbym maszerował już wiele dni. Potrzebujesz odpoczynku? Cel za nami, zmiana kierunku. Nie. Dobrze. Nie ma czasu na przerwę. Dobrze, musimy, nie ma czasu na przerwę. Musimy wykonać misję. Oj, to brzmi jak prawdziwi żołnierze. My nie mamy czasu na sen. Walczymy już 36 godzin na dobę. Bo tutaj, na tej planecie jest inna doba. Tutaj jest blisko. W ogóle to w sumie ciekawe, nie? Jakbyśmy na przykład... Mieli, byli, żylibyśmy powiedzmy, nie wiem, na jakiejś innej planecie, nie? Nieważne. Nie chcę podawać jakichś prawdziwych, żeby później się nie okazało, że ja coś mówię i się okazuje, że to nie jest zgodne z prawdą. I na przykład my ludzie teraz jesteśmy przystosowani do 24-godzinnej doby, nie? Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Było beznadziejne, stary. Co ci mam powiedzieć? Mam tylko nadzieję, że poradzisz sobie lepiej niż ostatni rebeliant, którego utłukł. Stary, ja będę jak ostatni Mohikanie, wiesz? W każdym razie to było w sumie ciekawe, nie? Jakbyśmy na przykład my ludzie polecieli na planetę, gdzie na przykład taki rytm dobowy wynosi powiedzmy 46 godzin, nie? I czy na przykład robilibyśmy sobie dzień na połowę? Nie? Na przykład w międzyczasie jakąś drzemkę czy coś? Czy dostosowalibyśmy się do tego poziomu, że... Kane, zgłoś się! Na terenie kompleksu znajduje się tytan klasy Vanguard. Mielibyśmy powiedzmy... Wszystkie Vanguardy należą do SRS. Że... Wiecie, o co mi chodzi? Kurde, bo nie mogę się skupić, bo oni ciągle gadają. A ja też chcę tego słuchać, a jednocześnie chcę coś mówić, no. Chodzi mi o to, że na przykład byśmy mieli taką 40-godzinną dobę i pytanie, czy byśmy się dostosowali do tego ewolucyjnie jako ludzie. Nie mówię w pierwszym pokoleniu. Też na siebie uważaj, Viti. Gdzie jesteś? Podążam za strumieniem szlamu. Nurt przyspiesza. Możliwe, że jestem blisko wyjścia. Kieruj się naprzód. Ja też, tak, tego szlamu jest sporo. Czy po prostu byśmy, kurczę... Wiecie, no... Musieli dzielić ten dzień na pół jakoś, robić drzemki czy coś, nie? Żeby jakoś dać sobie radę. Tak mnie to
ciekawi. Zapewne za mojego życia się tego nie dowiem, chociaż różnie to może bywać. Jeszcze jestem młody, mam zaledwie 24 lata. Znaczy no, w tym roku będę mieć 5. Ale cichutko! Ja cały czas się czuję na 20. Nasze drogi zaraz się przetną. No i super. Tęskni za mną? Wręcz przeciwnie. Jesteśmy zintegrowanym systemem bojowym. Nieważne. Czyli nie tęsknisz za mną. Czyli masz mnie dość. Odpisz BT. Coś mi się wyświetlało z BT. Czy ty jesteś za ścianą, BT? Widzę cię. Chodź mi, pieszczoszku. Wyczochram cię jak kota mojego. Dawno się nie widzieliśmy, BT. Wręcz przeciwnie. Obserwowałem twoje działania przez kamerę w hełmie. Dobra robota, pilocie. Pilocie, możesz wyłączyć przepływ szlamu w pomieszczeniu obok. Przesyłam namiary. Dobrze, no wyłączę. Spokojnie. Skoro mam wyłączyć, to wyłączę. Widzę go, to pilot! No to pilot. Ale też jestem człowiekiem, jakbyście nie zauważyli. Więc może troszeczkę szacunku, co? Proszę tak do mnie nie strzelać. O Jezus! Dobra, Pawałachy! Żarty się skończyły! Idę tam! Zapraszam, człowieku! Ej! Gościu, tak nie wolno! Zaszedł nas! Jesteś pod świetlą! Co ty gadasz? Jesteście martwi, a nie odcięci! Coś tu do mnie. No, dziękuję. Pilocie, aby się przegrupować, musimy wyłączyć pompy. Oznaczyłem pan. Proszę! Przejęto kontrolę nad pompami. Awaryjne zatrzymanie pracy. Załatwiłem ci to, BT. Lambda 4 powietrze, wysyłamy kleszcze. Jakie kleszcze? Procedura dezaktywacji pompy, 20%. W szlamie panuje duże stężenie metali ciężkich, które zakłócają moje systemy nadmiarowe. A ja sobie zginąłem, wiesz? Wysłać kleszcze! Wykurzyć ich! Damy za cztery powietrze, wysyłamy kleszcze! Procedura dezaktywacji pompy, 20%. W szlamie panuje duże stężenie metali ciężkich, które zakłócają moje systemy nadmiarowe. Dobra. Przecież to nic trudnego, strzelaj! Strzelanie na oślep w strefie bojowej pilota byłoby pogwałceniem protokołu trzeciego. O Jezus Maria. Lambda 4 powietrze, wysyłamy kleszcze! Znowu! Lambda 4 ziemia zjazd na powierzchnię! O! Myślałem, że mam karabin też. Lambda 5 powietrze na pozycji, wysyłam kleszcze! Stary, a przecież ty obserwujesz... wszystko przez moją kamerę. 40%. To czemu nie strzelasz? Uwaga, dał 5 powietrze, wypuszcza kleszcze. Panowie. Uwaga, dał 5 powietrze, wypuszcza kleszcze. Ojej. Patrzcie, panowie. Ojej. Wysyłasz kleszcze, wysyłasz kleszcze! Nie wysyłaj kleszczy. Kleszcze są niezdrowe. Ojoj! No te kleszcze to jest... bolesne. Do mnie nie doszło. Dobra. Żyjemy, przepraszam. Kuźwa, ile was tu jest? Może to pole maskujące. Dziękuję. By mi się przydał jakiś... O, właśnie to! 90%.
dziękuję. Dziękuję bardzo. Reloadzik. Kleszcze to trzeba po prostu omijać, nie? Pozycja pilota ustalona. Rozpoczynam wsparcie ogniowe. Wykryto zagrożenie. Nie wiesz, czy czas, stary. A, to jest ten Kane! Znaczy, to są ci jego ludzie, tak? Sonar aktywny. To była trudna potyczka, pilocie. Dobrze się spisałeś. Wiem. Zaraportowałem to. Znalazłem wyjście po tej stronie. Tędy. Okej. O, wracamy do BT! Ale to już w następnym odcinku, myślę. Fajnie. Sterowanie przekazane pilotowi. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Titanfall 2. Widzimy się jutro. Pa, pa!